Witam, jestem Monika Piasecka i jestem product managerem w firmie LinkUp.com. Podczas prezentacji mówiłaś, jak inaczej promować młode, nowe biznesy, czyli startupy. Czy każdy startup w ogóle powinien się promować i na jakim etapie rozwoju? Zdecydowanie każdy startup powinien się promować. Tylko są dwa sposoby i one są zależne tak na dobrą sprawę od natury tego startupu. Uważam, że startupy mocno innowacyjne będą promowały się siłą tego nowatorskiego pomysłu, czegoś nowego, co wprowadzają na rynek. Ale tu stoi przed nimi duże wyzwanie, ponieważ jeśli wprowadzają coś nowego, użytkownicy też po raz pierwszy się z tym spotykają. I taką strukturą dobrej kampanii launchingowej powinna być przede wszystkim informacja o tym, co ten produkt daje i jak działa. I przekładając to na konkretne narzędzia, to mogą być filmiki, które pokazują, jak działa system, działa aplikacja. To mogą być dobrze sformułowane, dobrze napisane helpy czy faki na stronie. To mogą być też artykuły, które tłumaczą, co nowego, co innowacyjnego jest w danej usłudze. Myślę, że z innowacyjnym produktem bardzo łatwo można się dostać do mainstreamowych mediów, bo dziennikarze lubią świeżości, tak? Na takim etapie, kiedy nie będzie się trzeba wstydzić tego produktu. Czyli to nie może być taka faza beta, gdzie jeszcze produkt jest mocno niedopracowany i szybko zgubimy użytkownika. Nawet jeżeli poprowadzimy fajną kampanię i on wejdzie do nas na stronę, to współczynnik odrzuceń będziemy mieć ogromny, jeśli ten produkt będzie po prostu nieużyteczny i nie user-friendly. Musi być po prostu dopieszczony. On nie musi mieć już wszystkich tych funkcjonalności, które sobie tam planujemy w rozwoju produktu, ale te podstawowe, które chcemy pokazać i promować, muszą być naprawdę dopięte na ostatni guzik. Wiadomo, że startupy nie mają zbyt wielu pieniędzy na działania marketingowe. Czy można się promować tanio i skutecznie? Tak, i my, startupy, mamy tą przewagę, że najczęściej działamy w sieci. Możemy wykorzystywać tą wirusową moc sieci i budować takie narzędzia, które będą niskim nakładem budżetu dystrybuowane po sieci poprzez to, że po prostu ludzie zachwycą się czymś, co im podamy, tak? Żeby to już tak, na taki poziom konkretu sprowadzić. Jestem ogromnym fanem tego, żeby w produkcie, częścią produktu były gry lub zabawy. Gry i to jeszcze połączone z portalami społecznościowymi, na których publikuje się efekty i wykorzystuje się to ego użytkowników, tak? Wygrałem, zdobyłem. Na takiej samej zasadzie działa Foursquare, tak? Mamy te wszystkie swoje budżety, punkty. My też w LinkUpie coś takiego wymyśliliśmy, mamy testy i postępy w testach możemy publikować na fejsie i chwalić się, że dzisiaj 98% skuteczności testu, a jutro 100 i wszyscy na fejsie biją brawo, tak? I lajkują. Planujemy też wprowadzić taki element rywalizacji. Kto w krótkim czasie szybciej nauczy się tych słówek określonych. Czyli będzie jakiś challenge. Myślę, że to są świetne sposoby na promocję produktu, bo nie dość, że jest zabawa, to jeszcze jest element produktu, czyli ten produkt idzie do ludzi. Myślę, że fajne byłyby też wirale, ale to już jest jakiś nakład i takiej pracy kreatywnej i pieniędzy. Jednak dobry wiral musi być sprośny, wulgarny. Nie wszystkie produkty stać na to, żeby coś takiego wyprodukować i puścić w sieć. No albo wyprodukowany, nie wiem, dużym nakładem kosztów, z gwiazdą. To już nie jest tanio. To już nie jest tanio, właśnie. Dlatego ten wiral to jest tak na drugim miejscu, tak? Stawiam na gry, na challenge, na społeczności, które będą się naszym produktem bawić. A co z promocją poza siecią? Właśnie, promocja poza siecią. Startupy prowadzone są przez młodych przedsiębiorców, którzy do końca nie rozumieją, może rozumieją, tylko nie radzą sobie do końca z informowaniem mediów o tym,
o tym, co robią. Klasyczne informacje do mediów wyglądają tak, że wysyłane są notki w doku lub w PDF-ie na jakiś adres ogólny redakcji. Nikt tego nie czyta, to trafia do kosza. Dziennikarzom trzeba podawać jakieś historie, jakieś narracje, które my, startupowcy, wybudujemy wokół swoich produktów. My w Lingapie chcemy komunikować się jako produkt, który rozwija kompetencje językowe ludzi. I na pewno nie będziemy wysyłać informacji: o, wprowadziliśmy nową funkcjonalność, teraz szybciej klikniesz sobie w dane słowo i uzyskasz tłumaczenie, albo o, dodaliśmy nowy słownik. Okej, to też będzie szło do określonych mediów branżowych, które to będzie interesować, ale ten masowy użytkownik może się z nami spotkać tylko w historiach, które go najbardziej dotyczą. Wszyscy się chcemy rozwijać, tak? Wszyscy uczymy się nowych rzeczy. Chcemy znać język angielski, bo to nam otwiera okno na świat. I w tym kontekście będziemy pokazywać nasz produkt. Co jest jeszcze fajne w startupach? To, że to są młodzi ludzie, którzy mają bardzo dużo odwagi i są przedsiębiorczy. I to też jest ekstra mit o takiej polskiej przedsiębiorczości. To też można wykorzystać w mediach, pokazywać się właśnie w programach, które dotyczą tego, jak młodzi ludzie teraz radzą sobie dobrze z rynkiem, z kapitalizmem i jak odważnie wchodzą na rynek z nowymi pomysłami. A coś poza prasą, jak trafić do telewizji tanim kosztem bądź do radia? Praktycznie w dokładnie ten sposób. Może opowiem taki case małej firmy, która produkowała chusty do noszenia dzieci. I to jest firma prowadzona przez matkę trójki dzieci. Produkt świetny, ekologiczny, dla mam, które zawsze chcą mieć blisko dzieciaki przy sobie. No ale jak zaistnieć szeroko w mediach? I wymyśliłyśmy, że opowiemy o tej chuście w szerszym kontekście. Stworzyłyśmy kampanię Bliżej Dziecka. Zachęciłyśmy matki do tego, żeby spojrzały na swoje macierzyństwo w trochę inny, mniej podręcznikowy sposób, żeby nie czytały tych wszystkich "twoje dziecko karmię na żądanie", czy "Gerberek o tej godzinie, pieluszki tylko, pampersy", tylko chciałyśmy im dać pomysł na swoje macierzyństwo, na rodzicielstwo: wychowujcie dzieci ekologicznie, w bliskości. I ta bliskość konotowana była przez chustę. Temat bardzo fajnie chwycił. Od razu pojawiły się audycje w radiu. Ta producentka chust nawiązała kontakt z serwisem Dzieci Są Ważne. Do tej pory razem pracują i tworzą jeszcze inne ciekawe kampanie dla rodziców. Dzieci Są Ważne też jest świetnym serwisem, który wypromował się właśnie na budowaniu pewnych idei dla rodziców. Nie sprzedaje bezpośrednio produktu, serwisu, nie mówi "chodźcie, czytajcie", ale daje coś więcej, edukuje, inspiruje, tworzy pewną społeczność, która też wymienia się doświadczeniami. Tak na zakończenie, co komunikować, a czego nie w przekazie reklamowym? Na pewno nie komunikować tego, że jesteśmy najbardziej zajebiści i jesteśmy wyjątkowi, bo na naszym polskim rynku jednak brakuje tak wyjątkowych, innowacyjnych narzędzi, więc to wszystko będzie właśnie taki bullshit, na który internauci szybko zareagują, że to trochę przegięcie, tak? A komunikować trzeba to, co w nas unikalne, i komunikować korzyści, które dajemy użytkownikom. Nawet nie komunikować struktury produktu, tylko skoncentrować się na tym, co ja naprawdę temu użytkownikowi dam, jak zmienię jego życie, jego codzienne czynności, nie wiem, płatność w internecie, uczenie się języka, wystawianie faktur, czyli jak rozwiążę jego realne problemy. Język korzyści dla klienta to jest najlepszy sposób promowania produktu. Dzięki za rozmowę. Dzięki.